dobry Państwu, witam w kolejnym odcineczku. Powiem Wam, że mamy 6 rano, a ja już wróciłem z targu. Kurki to dzisiaj wypuściłem już o 5 rano. Wypiłem sobie kawkę i poleciałem na targ dokupić jeszcze kilka sztuk. Zaraz zobaczycie, co tam się udało nabyć. Tutaj nasze 5. Blondynka trochę już jakby lepiej, ale dalej taka trochę kichająca. Dostaje czosnek i tymianek. Tutaj ostatnio trochę nawet dałem im mięska, żeby miały więcej białka na wzmocnienie. No ale dobra, te kurki to wy już znacie. Chodźcie zobaczyć, co tam mamy nowego. O, koleżanka zajada kość i jest duża. No zobaczcie, on tu stoi. Był też facet, który handluje zbożem, podobno ekologicznym. Także mam 3 worki. Worek pszenicy, worek jęczmienia i takiej gniecionej kukurydzy. A tu zobaczcie, co my tu mamy. Nowe towarzystwo. Tu są 2 i tam w drugiej skrzyneczce są kolejne 2. Zaraz zaniesiemy je do kurnika. Chodźcie. No i dobra, bierzemy pierwszą skrzyneczkę. Zaniesiemy te dziobaki. Co, Zuziu, pachnie ci tu. Zaraz zobaczycie, co my tam mamy. To nowe towarzystwo, no to chyba trzeba będzie wsadzić do środka, do kurnika. I niech sobie tam powoli poznają nowe miejsce. Bo pewnie, znając życie, to też świata zewnętrznego nigdy nie widziały. O, Zuzi tutaj mocno pachnie. Nowe zapachy. Chodź, Zuzia, nie strasz kurek. Idziemy po drugi kartonik. Dobra, bierzemy drugi. Tutaj w tym drugiej skrzyneczce są takie kurki już tej rasy, którą mamy, tej najbardziej popularnej. To są te Rosa, tylko że inne kolory. Jedna jest cała czarna, zaraz zobaczycie, a druga jest... O, Zuzia, Zuzia szaleje, nowe zapachy, bo tamte kurki to już z nimi jest oswojona. A tutaj, o, te nowe. O, czekajcie, wezmę, założę rękawice. No dobra, mam rękawiczki. I zaraz po kolei będziemy je sobie tutaj wyjmować. Zuzia, tylko ty nie wystrasz mi ptaszków. O, otworzę kurnik. Jajek oczywiście nie ma. I po kolei, Zuzia, odsuń się trochę. Idź, idź. Idź, uciekaj, uciekaj, idź. Zuzia. Oj, bo Zuzia mi straszy. Już stąd. Uciekaj. Już stąd. Zuzia, idź. Zuzia. Uciekaj. O, zobaczcie. Tutaj jest czarna. Zuzia. Cała czarna taka rosa. Malutka, to jest 15-tygodniowy ptaszek. Poczekajcie, ja muszę psa gdzieś pogonić. Zuzia, chodź. Tu. Bo podniecona jest, jak nie wiem. I te ptyko się boją, ptaszki. Dobra, uchylę znowu drzwiczki. O. Tamten raczej nigdzie nie pójdzie. Złapię teraz tego drugiego.
I to jest taka rosa, też kolorowa. Znaczy kolorowa, czarna, trochę z takim białym. O. No zobaczcie, jakie maluchy, co? Dobra, i mamy jeszcze kolejne dwie. Ja sobie może przesunę tutaj, żeby było łatwiej i bliżej wsadzić do kurnika. No, zobaczymy, co to za towarzystwo. Puchliwe czy niepuchliwe? O, już tutaj chcę spieprzyć. Biała. Ta biała to jest rasa Sussex, a to jest, zobaczcie, to jest jakaś taka tęczynka jakaś tam, nie pamiętam dokładnie, muszę sprawdzić. O, tamta biała już, zobaczcie, skryła się do gniazda. No o, ta już sraczkę ma. Oczywiście, jak wszystkie nowe kury, zaraz trzeba będzie im tutaj dać nową wodę z tym preparatem od sraczki i do środka pewnie wstawić żarełko. O. Także dobra, tu mi się trochę narozwalało. O, kartoniki zawsze dobre, bo tu już oczywiście nakupczone do środka. Także utylizacja takich kartonów. Tu jest miejsce utylizacji. O, a ty co? Wychodzisz sobie tamtędy, cwaniaczku? Tu pokrywki. To się jeszcze może przydać. A ja jeszcze idę po te worki. Oczywiście nie będę ich dźwigał. Od wczoraj kupiłem dwa wory ziemi. Znaczy idziemy taczką, żeby nie dźwigać, bo worki po 25 kg. Będziemy sobie mieszać niedługo znowu ziarenka dla kur. Na razie będą wszystkie jadły to, co mam namieszane w beczce, bo tam jest właśnie i taka gotowa karma dla kur, taka, którą się powinno podawać do momentu pojawienia się pierwszego jajka. Także na razie wszystkie tamto będą jadły, ale już byłem na rynku, od razu kupiłem, jak tam już się będzie kończyć. Kaci, czyli kukurydza ćwiartki. Tak? Kukurydza ćwiartki, o, zobaczcie. Tu pszenica. O, i decha. Dobra, 75 kg żarcia. To na jakiś miesiąc albo i więcej dla 10. Średnio gdzieś tam 150-200 gramów na kurę. No to jak teraz będzie 9 sztuk po 150 gramów, 200, to jest, no tam do nic, 1,5 kg na dobę. Także teoretycznie w miesiąc 45 kg zjedzą. No więc tutaj jak mam 75, znaczy tutaj to akurat nie mogę pomieszać wszystkiego w proporcjach 1:1, tylko troszeczkę trzeba będzie zmieniać, bo kukurydzy nie można tak dużo. Dobrze, wypakuję te worki do środka i zobaczmy w ogóle, zobaczmy co tu. Gdzie to towarzystwo? O, jedna tu. A reszta tam.
Ciekawe, jak przyjmą je te starsze kury. O, ta już nawet mniej więcej wie, o co chodzi. Na grzędę włazi. A tamte niestety, zobaczcie, boję się. Jak nie wiem. No nic, oswoją się też. O, wyjmę od razu wodę. Zaraz przygotuję im. Troszeczkę jest bałaganik mały, ale nic to nie szkodzi. No, także zobaczcie, mamy teraz 9 kurek. No i te, jak mają 15 tygodni, to gdzieś tam wychodzi na to, że jajeczka od nich powinny być jakoś tam chyba w końcówce lipca dopiero. Za 2 miesiące. No ale nic tam, cierpliwie sobie poczekamy. Myślę, że niedługo już te kurki, które pierwsze były kupione, już zaczną coś znosić. Jakieś jajeczka. Także już będzie. Już coś będzie do jedzenia. Dobra. Uzupełnijmy. Cyk, jeden worek. Cyk, drugi. I na koniec trzeci. Opa. Dobrze. Tutaj temu towarzystwu też trzeba wodę nową dać, świeżą. I pewnie dosypać ziarenek. Także idziemy. A kamera na głowie. To jest dużo, dużo lepiej. Bo mam dwie ręce wolne. Zobaczmy, co wy tu macie, towarzystwo, co wy tu macie. Jak tu sprawa wygląda? O kurde, resztka. Także zabieram to i to. I zaraz uzupełnimy braki. Nie ma problemu. Daleko iść nie trzeba. Wodę to z domu nabieram, bo tam jest ta przefiltrowana, a tutaj w kranie, no to niestety taka ogrodowa. To dajemy im lepszą do picia. O, to się wyleje. Opłuczę od razu. Hyc. I dobra, uzupełnimy żarcie. Zaraz zobaczycie, jak to się tu u mnie odbywa. Teraz trochę ciężko wejść. Ciasnowato, ale to nic. O, tworzę drzwi szeroko. I zobaczcie, mam tu takie mniejsze wiaderka. Tu baczułka. Cyk. Tyle starczy. A, jeszcze od razu nabiorę. Może dla tych młodych. Postawię im tam w środku. O, żeby może też coś podziobały. Bo nie wiem, czy nie są przypadkiem głodne. A zanim wyjdę z kurnika, to dziś pewnie cały dzień posiedzą w środku. Tak obstawiam ja. Dobra, tu zamykamy i damy im ziarno. O. Nie bać się, nie bać. Pyk. Okej, to już też wstawię, żeby już sobie jadły. Bo wczesny ranek to towarzystwo na pewno głodne. Chodzą, skubią i dziobią. O, wczorajsza sałatka jeszcze niedojedzona.
to już pewnie dzisiaj pójdzie w kompost. No ale co tam. Tu strażnik kurnika. Zawsze na posterunku. Także dobra, moi drodzy. Ja będę na lewo wody. Wstawię im. I zbieram się do roboty. Potem może po południu, jak wrócę, to jeszcze wam dogram do tego filmiku, jak tam te towarzystwo najmłodsze tutaj się sprawuje. Czy coś wyszli z tego kurnika, czy nie wyszli. Także za chwilę się widzimy. A dla mnie to już będzie popołudnie, czy też tam wieczór. Także. No i witam, moi drodzy. Po krótkiej przerwie. Jest już takie dosyć późne popołudnie. I powiem wam, że z młodymi tutaj wszystko w porządku. Siedzą w kurniku. Cały dzień. O, Blondi teraz przyszła do środka. Patrzy, co to za towarzystwo. Ja tu uchylę drzwiczki, to wam pokażę, co tu się dzieje. O, zobaczcie, te młode siedzą tutaj w tych, siedzą w gniazdach. Tu siedzi jedna i tu siedzą trzy. Trochę tu nawywalały ziaren. Te ziarna tu ja zabiorę ze środka. O, mają rozsypywane. Tu jeszcze jakaś tam zieleninka, pietruszka sobie wisi. Wodę mają. Także niech powoli dochodzą tutaj do siebie i się wyzbywają stresu. A tutaj towarzystwo, te starsze, jak wieczorem wejdzie, zamknę, to już myślę, że jutro rano może, jak dobrze pójdzie, wszystkie naraz sobie wyjdą i będą po wybiegu sobie chodzić. No zobaczymy jutro. Tymczasem dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas. I zapraszam was serdecznie na kolejny odcinek. Trzymajcie się, hej.